Cześć, tu Ernest! W tym filmiku omówię wam najważniejsze zmiany, które wprowadziła aktualizacja 6.31 oraz pokażę wam, jakie skiny i emotki skrywa w grze. Pora na kolejną aktualizację Fortnite. Tym razem już z przerwą techniczną i megabajtami do pobrania. Na PC-cie do pobrania było ponad 1,5 GB. I jak zawsze, zaczniemy od nowości. Epic wczoraj w wiadomościach gry dało nam znać, że już wkrótce na pole walki zawita nowa, epicka i legendarna wersja strzelby pompki. Wzbudziło to wiele spekulacji graczy Fortnite. Moim zdaniem, prawie pewne było to, że jakiś środek trafi do skarbca, albo że to będzie strzelba, potrafiący na blisko zdać ponad 200 punktów obrażeń. Ale jak możemy wyczytać, jej maksymalne obrażenia to 105 i 110 punktów obrażeń? Właśnie nie, bo na blisko na głowę... To nie koniec zmian w temacie strzelb. Ponieważ jak obiecali nam deweloperzy Fortnite, strzelby zostały naprawione i od teraz, w końcu po całym sezonie czekania, strzały ze strzelby zadają obrażenia odpowiadające co najmniej 3 ślucinom, nawet jeśli trafi tylko jedna. Co oznacza, że to koniec z 7 czy 9 punktami obrażeń, a początek trzykrotności tych liczb. Co ciekawe, dodatkowe śluciny nie mogą być obrażeniami krytycznymi, czyli nie mogą zadawać obrażeń za strzał w głowę, a tylko za zwykły traf w ciało, nawet jeśli trafią w głowę. Tak czy siak, strzał z bardzo bliska z pompy na głowę, poza tym, zwykła strzelba pompka doczekała się indywidualnego ulepszenia. Zostały zmienione z 85 do 95 lub 100 punktów obrażeń odpowiednio do klasy zielonej i niebieskiej. Do tego, będzie teraz zadawała większe obrażenia na blisko, ale będzie szybko traciła swoją moc wraz z odległością. Dubeltówki za to nie zostały usunięte, ale nie będą się już pojawiać luzem na ziemi. Inną nowością jest tryb okresowy Naparzanka, w którym to biorą udział dwie drużyny po 20 graczy i wygrywa ta drużyna, która jako pierwsza zdobędzie w sumie 100 eliminacji. Aby to było możliwe, to włączone jest odradzanie się i nie tracimy naszego FI punktu po śmierci. Dostępne bronie za to jedynie niepospolite, czyli zielone i lepsze, czyli bez szarych śmieci. Poza tym, zaszło parę ciekawych zmian w rozgrywce. Od teraz możemy zaznaczyć punkt na mapie bez otwierania mapy. A to dzięki nowej funkcji, która pozwala nam oznaczyć jakieś miejsce na mapie poprzez spojrzenie się i naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Domyślnie, środkowego przycisku myszki, czyli scrolla, albo strzałki w lewo na padach. Dodano też możliwość podnoszenia i odrzucania dynamitu już z zapalonym lątem, jak to było z granatami w kodach czy w BF5. Wystarczy, że podejdziecie do dynamitu, który już wkrótce wybuchnie, i naciśniecie przycisk użycia. A kiedy już wybuchnie, to zasieje zniszczenie o 108 jednostek wyżej, a to dlatego, aby gracze nie mogli już uniknąć wybuchu na płaskiej powierzchni skakaniem. Ponowne otwieranie lotni za to zostało bardzo spowolnione. A do zakładki wydarzeń za to został dodany nowy turniej, nazwany Laboratorium Turniejowe Alchemika. W tym trybie także są wyjątkowe zasady rozgrywki. Maksymalna ilość maców jednego rodzaju to 500, zbiera się szybciej macy, a eliminacja daje 50 punktów zdrowia. Dlatego w tym trybie aktywny jest tak zwany gniew burzy. Polega to na tym, że jeśli w konkretnym kręgu burzy jest przy życiu konkretna liczba graczy, to gniew burzy regularnie zadaje obrażenia graczom, którzy zadali najmniej obrażeń podczas tego meczu. Dalej w temacie trybów, to powrócił tryb potężne wybuchy, w którym to walczymy tylko przy życiu wybuchowych broni. I to w sumie tyle z tych najważniejszych zmian w tej aktualizacji. Klasycznie, w plikach gry pojawiły się też nowe skiny i emotki, które w grze tym razem pokażą nam Tricks. Zobaczcie sami, ale zanim jeszcze je wam pokażę, to uwaga, jest duże prawdopodobieństwo, że są jeszcze inne skiny skryte w lepiej zaszyfrowanych plikach gry, ale o nich, jeśli to możliwe, dowiemy się dopiero w ciągu wieczora.
I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bajowym.